Cześć Jurku. Miło Cię widzieć. Witam Cię. Dzień dobry. Cześć, witam. Wszystkich serdecznie witam. Witam bardzo, bardzo serdecznie, panie prezydencie. Zapraszamy. W szczerym polu, moi drodzy, powstaje, proszę Państwa, powstaje wielkie miasto, które zdoła przyjąć kilkaset tysięcy ludzi. Bardzo dobra logistyka, bardzo dobra organizacja, to jesteśmy my, to jest popiołowy patrol, a to już jest moment, kiedy była trochę dezorganizacja, czyli kilkadziesiąt pojazdów mechanicznych, które musiały wjechać do nas, aby przywieźć dwóch wspaniałych gości, dwóch prezydentów, którzy najpierw odwiedzili Akademię Sztuk Przepięknych. Kochani, bardzo dziękuję za wspólne wspominanie tych fajnych chwil. Chcę powiedzieć, że zrobiły wrażenie na mnie ogromne, ale naprawdę dwa razy większe albo trzy razy większe na prezydencie Gałku. To nie mógł się wtedy nadziwić, jak to jest możliwe, żeby Polacy dysponowali taką wielką umiejętnością organizacji, że do legendy, do przeszłości, swojej historii przechodzi pojęcie polskiego porządku, bo tam zobaczył ogromną zdolność takiego pełnego emocji, pełnego pasji, ale dobrze zorganizowanego wydarzenia po naszej stronie. Szanowny panie prezydencie, szanowni goście i szanowna fundacja, dziękujemy za zaproszenie, bo dla nas jest to także ważny taki element wiedzy, że zwracać na to uwagę. A więc to, że organizujemy tak wielkie przedsięwzięcie, które za moment będzie miało miejsce w całym naszym kraju, ale także na całym świecie, bo za moment finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i że organizujemy przystanek Woodstock, To są dwie imprezy, które nam dają dużo radości. Oczywiście mam nerwa na wszystko, tak jak my wszyscy mamy nerwa, czy przyjazd dwóch głów państwa w tym miejscu, ludzi, którzy mają bunt taki w sobie zakodowany i którzy z wieloma rzeczami się nie zgadzają, ale widzę, że młodzi ludzie się nie zgadzają naprawdę z rzeczami, z którymi ja też często się też nie zgadzam. Oni najszybciej wyłapują głupotę, najszybciej wyłapują taką ściemę, taką najbardziej ordynarną ściemę, i są chętni, są bardzo otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje, tylko żeby nie było w tym fałszu. Dzisiaj chcemy zostawić takie zdjęcie, pamiątkę z koncertu grupy szwedzkiej Sabaton, która śpiewała o bohaterstwie polskich żołnierzach. I tu historia zatacza niesamowity krąg. A więc tu, w tym momencie śpiewano o naszej historii, bardzo, bardzo dla nas nieszczęśliwej. A z tego miejsca także prezydent Niemiec mówi o tym, że tu się czuje dobrze. Zapraszam nie tylko pana prezydenta, ale całą kancelarię i senat i wszystkich tych, których widzimy w telewizji, aby także uczestniczyli podczas finału aktywnie razem z nami. Zbieramy dla dzieci, dla seniorów po raz 21, trzecia dekada. To jest coś niesamowitego. 480 milionów do tej pory wydaliśmy pieniędzy na zakup sprzętu, a wczoraj wygraliśmy z ministrem finansów w sprawie o podatek od aukcji. Pan minister finansów jest nam bardzo przyjazny, ale przepisy przepisami i wczoraj po dwóch godzinach snu zmęczony dałem taki speech, że wygraliśmy, czyli mamy 23% w kieszeni, które dobrze wydamy. Jak zwykle wspaniały posiłek, czyli jesteśmy uratowani, bo wyrwaliśmy z naszego biura. Połowa jest normalnie w pracy, pracuje, nie wszyscy mogli przyjechać, ale ci, którzy przyjechali, to są ci, którzy nie byli rok temu. Naprawdę, pyszności i bardzo przyjemne było pokazanie tego filmu i porozmawianie o tym, jak na przystanku Woodstock możemy w tak ogromnym tłumie doskonale się bawić. Domowa atmosfera i myślę, że to jest to coś, co bardzo cieszy przy takim styku polityki z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Myślę, że bardzo delikatnej, bardzo normalnej, bardzo ludzkiej i oby taka była do końca świata. Jeden dzień dłuży. Papieska.
To była wizyta w Pałacu Prezydenckim, a więc podziękowano nam za przystany Hucok. Tym samym podziękowano wam wszystkim, bo jeszcze raz mogliśmy obejrzeć film, gdzie wszyscy pod sceną czuliście się jak u siebie w domu i w ten sposób byliśmy super gospodarzami dla dwóch prezydentów, a przypominam wam, drugi prezydent, czyli prezydent Niemiec, powiedział, stwierdził publicznie, że jesteśmy najbardziej pracowitym narodem. W związku z tym musimy wracać do pracy. Byliśmy w Pałacu Prezydenckim. I do roboty. I do roboty. A my dzisiaj mamy niesamowitą wizytę w fundacji, czyli National Geographic, Martyna, naczelny redaktor, dzień która przyszła do nas z taką flagą, a ta flaga jest specjalna, wydana na 125. rocznicę pisma najbardziej znanego, które opowiada o wyprawach, które opowiada o świecie, które opowiada o tym, jak ten świat odszukać, znaleźć, sfotografować najlepiej także na świecie. Ta flaga, jedna z ilu? Szykujemy limitowaną edycję tylko dla 12 najbardziej wyjątkowych osób w naszym kraju. No niesamowite. I taką jedną flagę dostaliśmy my, czyli jako Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Będziemy ją licytowali. 12 takich flag będzie. Ta flaga będzie na pewno licytowana podczas 13. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc bądźcie razem z nami, ale przy okazji przypominamy wam wszystkim, że warto wziąć plecak na plecy. Warto wziąć do plecaka bardzo potrzebne rzeczy, coś do popicia i ruszyć w świat, żeby go poznawać, żeby go dotykać, a później wspominać i opowiadać przy domowym ognisku, co było widoczne i co zarejestrowała wasza głowa, wasze oczy, wasze serce. I tym optymistycznym akcentem... A flagie licytujcie na Wielką Orkiestrę. Kończymy ten news. Dziękuję, Martyna. Dzięki wielkie. W imieniu narodu flaga. Mają flagę, nie?